Motodziennik wspiera portal ogłoszeniowy samochody.pl, na którym znajdziesz oferty sprzedaży aut z całej Polski. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, zapraszam na kolejny tydzień z naszym programem, czyli na kolejny tydzień z motodziennikiem. Po kilkunastu latach błąkania się po ulicy przyszedł chyba czas na to, żeby od czasu do czasu, zwłaszcza kiedy jest minus 12 na dworzu, skorzystać ze studia. Miejsce, w którym teraz jestem, jest to moja przestrzeń. Jest to studio, w którym nagrywane są moje programy radiowe, nagrywane są motodzienniki, tutaj motodzienniki również są montowane. Natomiast chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć też o jeszcze jednej ważnej zmianie, która właśnie się dzieje. Piątek, sobota, niedziela. Już od wielu, wielu lat poświęcam ten czas z jednej strony rodzinie, z drugiej strony na to, żeby przygotować dla Państwa na poniedziałek ciekawy program. I to czasem się udaje z łatwością, czasem z wielkim trudem, czasem się nie udaje na poniedziałek. I pomyślałem sobie, że chyba chciałbym coś zmienić. Chciałbym ten poniedziałkowy program składający się z trzech części, z trzech modułów, czyli tablica ogłoszeń, nowości, aktualności oraz sprawdzenie samochodu używanego. Chciałbym, ten, chciałbym to rozbić na dwa programy. Więc... Styczeń będzie wyglądał mniej więcej tak. Widzimy się w poniedziałek. Mam nadzieję, że uda nam się spotykać wcześniej rano, nie w tym tygodniu, ale od przyszłego tygodnia, 6:37, tak jak państwo lubią. I porozmawiamy trochę dłużej niż do tej pory o tym, co ciekawego dzieje się na rynku, na rynku samochodów w przestrzeni motoryzacyjnej, tak to ujmę. We wtorek spotkamy się znowu tym razem, żeby przetestować jakieś autonowe. W środę spotkamy się znowu tym razem, żeby porozmawiać o samochodach używanych. Będzie zarówno tablica ogłoszeń, jak i sprawdzenie auta używanego. Z tym, że tę drugą część postaram się trochę uzupełnić o te elementy, których Państwu brakuje. Jeżeli sprawdzamy jakiś samochód, no to może warto by było powiedzieć, jakie były silniki, w jakich latach ten samochód był produkowany, które wersje najbardziej się psują czego unikać, a co można spokojnie kupić. Więc oprócz sprawdzenia samochodu postaramy się też trochę więcej powiedzieć o tych samochodach, które, które sprawdzamy. Czwartek, zobaczymy się znowu, w czwartek spotkanie warsztatowe, mamy co robić, będziemy przyglądać się temu, jak naprawiane, rozbierane, diagnozowane są skrzynie biegów, silniki, ale mamy przecież też w warsztacie Land Rovera Discovery mamy Citroena XM, więc tutaj też będzie ciekawie. No jeżeli jakimś cudem, starczy mocy przerobowych na to, żeby w piątek był na przykład motodziennikowy ranking, no to będzie. Ale tego nie obiecuję. Chociaż gdyby udało się robić pięć odcinków tygodniowo, no to tydzień by nam się domknął byłoby jak za starych czasów. Niemniej, zapraszam Państwa na dzisiejszy program, który w całości poświęcimy temu, co ciekawego dzieje się w wielkim świecie motoryzacji. A zaczynamy od NIO. Marki, o której już wiele razy wspominałem, z wielu powodów, a dwa najważniejsze, to przede wszystkim możliwość szybkiej wymiany rozładowanego akumulatora. Głównie w Chinach, ale być może w przyszłości sieć punktów wymiany będzie również w Europie, a to dzięki umowie z Shellem. Drugi powód to, powiedzmy, kondycja finansowa przedsiębiorstwa, którego współwłaścicielem jest w skrócie chiński rząd, bez którego wsparcia NIO już dawno spadłoby z rowerka. Model ET7 to flagowa, powiedzmy, limuzyna – Nieco ponad 5 metrów długości i trzy pakiety akumulatorów do wyboru 70, 100 albo 150 kWh. I właśnie z tą ostatnią największą baterią auto zostało przetestowane osobiście przez Williama Lee, czyli szefa. I pan William w towarzystwie jednego z dyrektorów i dziennikarza w ciągu 14 godzin przejechał ponad 1000 km bez ładowania. Auta marki Nio teoretycznie są już w Polsce dostępne, za sprawą prywatnego importera, a nie oficjalnego przedstawicielstwa, ceny raczej są są zaporowe. Wspomniany flagowy ET7 z mniejszym niż opisany akumulatorem o pojemności 100 kWh kosztuje 450 tys. złotych. Najtańszy Nio ET5 75 kWh kosztuje 300 tys. Czy Nio pojawi się u nas z oficjalnym przedstawicielstwem? Prawdopodobnie tak. Ale nie tak szybko. Za to już w roku 2025 na naszym kontynencie pojawi się submarka Firefly, Świetlik. Mają to być auta rodzinne, cokolwiek to znaczy, i dostępne, czyli ceny mają startować nie w okolicach mitycznych już w naszej części świata 25 tysięcy euro, ale 15 tysięcy. Jednak, jeśli ktoś będzie chciał wydać więcej, to Nio ma dla nas kolejną submarkę. Alps, trochę droższą, ale nadal tańszą niż flagowe Nio. Czy dzieje się zatem powoli to samo, co mamy w branży technologicznej? To samo, co na rynku smartfonów? Na którym zwłaszcza chińskie marki, jak tylko zdobędą jakieś uznanie, wprowadzają 11 wariacji poszczególnych modeli, a potem lepią z różnych części kolejną markę i potem kolejną? Zobaczymy. Ale ciągle mam nadzieję, że za 3 lata będziemy się w tym wszystkim w stanie jakoś pułapać. Choć na pewno nie będzie łatwo, bo co chwilę słyszymy o kolejnych mniej lub bardziej znanych podmiotach, które w branży moto inwestują. O Xiaomi, chińskim producencie wszystkiego, od smartfonów po odkurzacze na pewno Państwo słyszeli, o ich pierwszym aucie też już kilka razy wspominałem. Oficjalna premiera modelu SU7 za nami. Rozwinięcie nazwy to Speed Ultra. Serio. I za grosze w tym wypadku skromności. Producent przekonuje, że auto będzie szybsze od najszybszych, najmocniejszych Tesli i Porsche i że w ciągu kilku lat marka Xiaomi będzie w pierwszej piątce. Choć dodano, że chodzi o auto elektryczne, są jednak przynajmniej dwa problemy. W filmie promującym nowy model pojawił się Chris Bungle, ten najbardziej kontrowersyjny, przez niektórych znienawidzony były główny projektant BMW, któremu marka zawdzięcza swoistą przemianę na przełomie stuleci. I Chris się oczywiście projektem zachwyca. Nie jest wielką tajemnicą, że za sukcesem wielu chińskich motofirm stoją doświadczeni inżynierowie, projektanci i menadżerowie z Europy czy Stanów (podkupieni przez BYD, Cherry czy SAIC), ale zaangażowanie akurat Krisa Bangl może być dla Xiaomi niczym pocałunek śmierci. Drugi problem jest taki, że przejrzałem specyfikację i coś mi się grubo nie zgadza. Grubo. Zapowiedziane są dwie wersje: jedna z silnikiem na osi z tyłu, 300 koni, druga ma dwa motory i jakieś 660 koni. Akumulator 73 albo 100 kWh, słabsza wersja 5,30, druga mocniejsza poniżej 3 sekund do setki. Spoko. Zasięg: 660 lub 800 km. Jakim cudem akumulator o pojemności 73 kWh ma wystarczyć na ponad 600 km? To średnie zużycie będzie jakimś cudem mniejsze niż w dacie Spring. Mniejsze i to połowę od prawie wszystkiego, co jeździ. To jakaś bzdura jest. Dla porównania Taycan z akumulatorem 93 kWh może przejechać maksymalnie 460 km. Czy Xiaomi SU7 będzie dostępne w Stanach, w Europie? Prawdopodobnie tak. A rywal Huawei Aito M9 teoretycznie mógłby, ale sankcje za szpiegowanie spowodowały, że europejski czy amerykański rynek jest dla Huawei niby otwarty, ale tylko teoretycznie. To spore auto, ma 5 metrów i 23 cm długości, ma konkurować się w Chinach z Mercedesem EQS-em czy dużymi BMW. Akumulator o pojemności prawie 100 kWh to w optymalnych warunkach nawet 630 km do przejechania, też w to nie wierzę, ale Aito M9 może być dostępny również z pokładowym, Generatorem prądu, benzynowym silnikiem 1.5. A czy dzieje się coś w Stanach, w Europie, czy już tylko Chiny i Chiny? Na szczęście dzieje się, choć proszę nie strzelać do posłańca. Większość ciekawostek dotyczy aut elektrycznych. Ale nie wszystkie. Mamy sporo informacji o nowym Volkswagenie transporterze i jego osobowej wersji o nazwie Caravel. Aktualnie nam panująca wersja 6.1, produkowana w Poznaniu, przejdzie do historii latem tego roku. A jeśli chodzi o siódemkę, to mamy dwie złe i dwie dobre wiadomości. Auto nie będzie już produkowane w Polsce, tylko w Turcji, w tej samej fabryce, w której produkowany jest Ford Transit Custom. To ta druga zła wiadomość.

Volkswagen buduje dla Forda Kediego, Ford dla Volkswagena transportera. A te dobre wiadomości? Wspólne platformy, wspólne części zawsze w dłuższej perspektywie obniżają koszty eksploatacji, części zamiennych przede wszystkim. A najlepsza wiadomość jest taka, że siódmego transportera dostaniemy przede wszystkim z napędem spalinowym. Silniki diesla o pojemności 2 litrów 110, 150 albo 170 KONi. Do tego hybryda doładowywana z gniazdka, już benzynowa z motorem o pojemności 2,5 litra. Wersje elektryczne też będą, ale Wspominam o nich z kronikarskiego obowiązku i poświęcam proporcjonalnie tyle czasu, jaki będą miały udział w rynku. Akumulatory trochę ponad 50 i trochę ponad 80 kWh w takim aucie starczą na 200, z większym pakietem góra 300-350 km wiosną. Albo jesienią, bo raczej nie zimą. Przy okazji Volkswagena do sprzedaży trafiła właśnie trzecia odsłona Volkswagena Tiguana. Auta, które na początku swojej kariery w 2007 roku zrobiło sporo zamieszania i cieszyło się sporą popularnością. Druga generacja w sprzedaży od 2015 roku również została dobrze przyjęta, ale ostatnio mam wrażenie Volkswagen odpuścił i w tej dekadzie ustąpił pola rozpychającym się coraz mocniej markom azjatyckim. Głównie Kia i Hyundaiowi. Trzeci Tiguan wygląda zgrabnie, postawi obok wspomnianych Tusona czy Sportaż wręcz konserwatywnie. Za to wnętrze nie każdemu przypadnie do gustu. Ten ogromny, gigantyczny tablet wygląda przerażająco. Brak jakichkolwiek fizycznych przycisków, jest tylko jeden do świateł awaryjnych, no i suwaki do temperatury i do robienia ciszej głośniej. Ale to jest trend sprzed kilku lat, od którego raczej się odchodzi. To tłumnie z powodu ergonomii, wygody użytkowania, ale też bezpieczeństwa. Ceny od 150 tysięcy za wersję 1530 koni, ale już ze skrzynią DSG diesel. Owszem, jest w ofercie 150 koni za 163 tysiące minimum, ale dobrze, że jest. I jeszcze jedna ciekawostka z Volkswagena, która świadczy o tym, że w firmie naprawdę źle się dzieje. O ID-2 opowiadałem Państwu nie raz, przekonując, że to niezwykle ważny projekt dla firmy. Ma to być auto tanie do 25 tysięcy euro i dobre. ID-2 miał trafić do sprzedaży w przyszłym roku, ale tak się nie stanie. Oficjalny powód jest dość dziwny, a jest nim norma emisji zanieczyszczeń Euro 7. Ale jak to? Przecież ona dotyczy głównie aut spalinowych, prawda? Prawda, ale jak to? Przecież norma Euro 7 po protestach branży została niemal zrównana z normą Euro 6, prawda? Prawda. I właśnie dlatego, że niewiele się zmienia, Volkswagen chce sobie jeszcze poprodukować auta spalinowe i na nich się skupić. Podsumujmy. Kilka lat temu Volkswagen olał auta spalinowe, podniósł ceny i postawił wszystko na elektryki z rodziny ID, które nie wyszły. W międzyczasie przestały też wychodzić auta spalinowe, bo ich rozwój olano. I teraz, w chwili, w której wszyscy mówią o tanich autach elektrycznych, kiedy pierwsze konstrukcje w cenie 25 tysięcy euro lub niższej trafiają do sprzedaży, kiedy chińskie konstrukcje walą drzwiami i oknami, Volkswagen mówi spokojnie, poczekajmy, nigdzie nam się nie śpieszy. Dziwne i chyba nie do końca ma to sens, ale być może to tylko wymówka, bo chyba w grudniu pojawiła się przecież informacja, że Volkswagen zaczepia Renault właśnie w sprawie tanich elektryków, chce je budować na wspólnej platformie, więc być może opóźnienie z ID to all wynika z tego, że Volkswagen jest jeszcze w polu z projektem ma tylko ogólne założenia, projekt wnętrza i mniej więcej wie jak auto powinno wyglądać na zewnątrz. Chyba że szefowie koncernów wiedzą już coś więcej, być może gdzieś zapadła już jakaś decyzja dotycząca przymusowej elektryfikacji od 2035 roku, ale my jeszcze o niej nie wiemy. A co słychać w Stellantis? W przyszłym roku mieliśmy poznać kolejną generację Maserati Quattroporte w wersji elektrycznej tym razem. Prace nad tym autem były już dość zaawansowane, jednak w grudniu kluczowi poddostawcy dostali informację o zamrożeniu projektu, z jakiego powodu nie wiemy, być może ktoś policzył dokładnie liczbę potencjalnych klientów i doszedł do wniosku, że to bez sensu. A na koniec tej części programu jeszcze niezwykła historia z happy endem, prosto od naszych południowych sąsiadów. Była kiedyś taka czeska marka Tatra, marka samochodów dodam. Początki, bryczki to połowa XIX wieku. Ale od lat 20. XX wieku Tatra produkowała samochody. I to bardzo udane samochody. Jeden z projektów ukradł przecież przed wojną Volkswagen i na jego podstawie zbudował Garbusa. Po wojnie firma produkowała przede wszystkim ciężarówki, ale też specyficzne limuzyny wyposażone w duże, chłodzone powietrzem, umieszczone z tyłu silniki. Historia czeskiej manufaktury kończy się w roku 99. Wtedy z linii produkcyjnej zjechały ostatnie egzemplarze modelu 700. Przez kilka lat powstało ledwie kilkadziesiąt egzemplarzy. Jednak ambicje Czechów daleko wykraczały poza sedana dla dygnitarzy państwowych. W drugiej połowie lat 80. ruszano z projektem sportowego auta. Teoretycznie tylko po to, by na węgierskim torze F1 zastąpić nim Porsche 911, które jeździło w roli safety car. Jednak gdy auto było gotowe w roku 1991, zaplanowano krótką serię, około 100 sztuk, a potencjalnych zainteresowanych podobno było przynajmniej dwa razy więcej. W chwili, w której szykowano się do mało małoseryjnej, ale mimo wszystko produkcji, spłonęła fabryka, w której auto miało być składane. Tatra MTX miała drzwi w stylu Lambo i v o pojemności 3,9 litra na tylnej osi. Auto robiło setkę w 5,3 sekundy. Ale trzeba oddać, było też pięknie zaprojektowanym samochodem który do dziś robi wrażenie. A czemu o tym wszystkim wspominam? Bo niedługo Tatra V8 MTX prawdopodobnie będzie można kupić. Wszystko za sprawą programu Grand Tour. W ostatniej serii Clarkson, May i Hammond objeżdżali Europę i choć czeskie auto mignęło przez kilka zaledwie sekund w programie, to wystarczyło, by pojawiła się Iskra. Właściciel jednego z trzech prototypów skontaktował się z szefem firmy Metalex, firmy, która od lat 60. przygotowywała czeskie auta do motorsportu i która była odpowiedzialna za koncept Tatry MTX V8 w latach 80. Efekt jest taki, że powstanie 10 egzemplarzy. Co ciekawe, auto będzie miało homologację drogową, gdyż teoretycznie będzie to wersja rozwojowa modelu 613. A co najważniejsze, we współczesnej historii czeskiego supersamochodu nikt się nie zająknął na temat wchodzenia na giełdę, zbierania funduszy. Powstanie 10 egzemplarzy i na wszystkie są już podobno chętni. Cena podejrzewam, że w okolicach miliona euro. I to wszystko, co przygotowaliśmy, co przygotowałem dla Państwa dziś. Kłaniam się pięknie i serdecznie zapraszam już jutro. Jutro przetestujemy bardzo ciekawy chiński samochód. Będzie to MG4, czyli elektryk budżetowy za 125 tysięcy złotych. Kłaniam się pięknie. Do zobaczenia.